to jest? Wow! Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Ponownie, słuchajcie, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. 31 października, to znaczy Halloween, Nutella, Michałki, cukierki, kasztanki. Możecie teraz napisać w komentarzu trzy wersje słodkości, przekąsek, łakoci, które lubicie jeść. Po przecinku, trzy rzeczy, 1000 komentarzy i ten film na pewno wywinduje do góry, ponieważ z wami to jest niemożliwe przegrać. Lecimy po te 200K, już niedługo, a na 200K już przygotowałem parę miesięcy temu muzykę specjalnie dla was, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zostawcie suba, zostawcie łapę do góry, komentarz i lecimy z tym materiałem. I przedstawiam wam gościa, to jest Ramzes Docientus, sztanga pompa, z rodu sztanga pompa, pradawny faraon, który, no tutaj wiecie, przyszedł do mnie na Halloween, na święto zmarłych. Słuchaj Ramzesie, jak się czujesz na dzisiejsze nagrywki? No nie wiem, stary, nie wiem, tutaj tysiące lat mnie nie było na tej ziemi. Dobra, kurde, to jest bardzo słabe. Masakra. Okej. Ooh, goddamn cold, yeah. Jak się zastanawialiście kiedykolwiek, jak wygląda typ obandażowany, owinięty w 20 parę, ale o kurde, 25 chyba bandaży. Strój halloweenowy już mam za sobą zaliczony, naprawdę przebrałem się za faraona Ramzesa Docientusa. Na Instagramie teraz właśnie jak dodałem ten film, to dodałem również zdjęcie, na którym jestem przebrany za mumię, więc możecie ogarnąć i zostawić tego. Ja wiem, że jest po Halloween, ale docencie moją pracę. Ej, w ogóle co powstało z tego? Ja miałem się tylko obandażować, oczywiście wkroczyła Barbara i ja, wiecie, ja zawsze jak byłem mały, zawsze miałem najlepsze stroje w przedszkolu, nie? No i słuchajcie, dzisiaj chyba cofam się do tego okresu właśnie jasełek i innych takich gówien. No naprawdę, mam najlepszy strój halloweenowy, jak się okazało, chyba teraz na YouTubie. Naprawdę, dajcie, no musicie przyznać, patrzcie na ten montaż. Dla tych, którzy się zastanawiają, do czego jest mi potrzebny model szkieletu ludzkiego, no to już wam tłumaczę. Ramzes jest mi potrzebny najkrócej do zrobienia filmu reklamowego. Przyszedł mi taki pomysł na film, na taką zajawkę minutową, halloweenową i chcę to zrobić. Mam nadzieję, że wyjdzie. Oglądajcie do końca i wrzucę to na koniec, bo teraz nie mogę. Jest jeszcze widno, muszę poczekać, aż będzie ciemno. Poczekamy, aż wszystko, jakby asfalt oschnie, będzie lepsza pogoda, a tymczasem wykorzystamy ten moment, żeby wejść na trening z Barbarą jeszcze dalej, ponieważ moja mama nadal trenuje, jakby regularnie chodzi na tą siłownię. Muszę jej to przyznać, jestem z jej dumny i jest też kilka wniosków do wyciągnięcia, ale to za chwilę. Prawda? Barbara ma nowe buty. Takie tutaj. Zareklamuj się tutaj tego, zrób fashion. Damy tutaj taką muzykę, wiesz. O tak, tak jesteś. Czujesz to. Masz to do tyłu teraz, obrót. Słuchaj, jesteś wspaniała. Tak to jest, tak jest. Przed chwilą piruety kręciła, wiesz. Grzywą wyrzucała. Jako! A ja tutaj brązowe AJ-ki, spodnie z Big Staru, stara kurtka, ale jara, jeszcze się trzyma, przynajmniej dobrze grzeje. I bluza nowa, stylowa, ipa.pl, teraz wjechały na sklep ostatnio te bluzy, czerwone i czarne, także do wyboru dla chcących, nic trudnego, wchodzisz, bierzesz. Chcę chwilę pomówić o tym, jak wygląda trening u osoby
tak młodej jak moja mama. Wiem, że bardzo, no niewiele osób pewnie chodzi na siłownię w tym wieku, w tak młodym wieku, ale udało mi się namówić mamę i zaciągnąłem ją, jak wiecie, na siłownię. Już ćwiczy 2 tygodnie. Zaczynamy od orbitreków, od poprawy takiej układu ruchowego. Błędnik nie musi troszkę nabrać tej sprawności, musi zacząć pracować, bo na początku powiem wam, że byłem też w szoku, bo sam orbitrek dla mojej mamy to było coś ciężkiego, jakby do ogarnięcia po prostu równowagą. Spadała z orbitreka, a teraz po 2 tygodniach robi 10 minut. 10 minut wjeżdża. Uwaga! 10! To teraz bieżnia. Masz 5. 5. 5. 5. To polecam. To uważam, że to jest dla każdego i w każdym wieku, i w każdym stanie. Ma takie coś, że można to skręcić i zmusza do użytku różne rzeczy, które w ogóle nigdy nie pracują w dorosłym człowieku, normalnie pracującym. Jeżeli chodzi o poprawę ogólnej takiej ruchomości, no nie ma co tutaj dużo mówić, wiadomo, są to tylko 2 tygodnie, ale na spacerach czuję się już dużo lepiej. To, co my robimy, to są podstawowe ćwiczenia, nie ma się co tutaj rozdrabniać i nie ma co robić, wymyślać jakichś planów treningowych. Ja daję mojej mamie się bawić tymi ćwiczeniami. Ćwiczenia to bardzo prosto, po 2 serie FBW, różne takie bajery, żeby zobaczyć, co jej się podoba, a co nie. Jak coś jej się nie podoba, coś tam, to ja wtedy mówię, to zrób jeszcze troszkę więcej. Największy problem tak naprawdę unoszenie ramion do góry, to każda osoba siedząca, po prostu żyjąca, normalnie funkcjonująca, człowiek nie podnosi rąk, ramion do góry. Barki zawsze to się rozpadają i to jest największy problem, jeżeli chodzi o naprawę, odbudowanie, jakieś wzmocnienie. Prima! Balerina! Dawaj, dawaj! Jeszcze 50. Wkręca się z własnej inicjatywy. Ja nawet nic nie muszę mówić, tylko poprawiam. Moja babcia też tak ma. No nie wiem, ja się fajnie czuję, że moja mama wchodzi na siłownię i realizuje, jakby praktykuje coś, co jest moją pasją, na czym ja się znam. I wiecie, mogę tutaj zakozaczyć coś i powiedzieć, doradzić. To na pewno poprawia moje relacje z nią ostatnimi czasy, bo na pewno kłócicie się albo kłóciliście, mieliście jakieś etapy wojny z rodzicami, to zauważyłem, że takie wspólne zainteresowanie na pewno potrafi zbliżyć ludzi do siebie. I pewnie się nad tym nie zastanawialiście, ale warto tak sobie pomyśleć, kiedy ostatnio rozmawialiście albo tak dłużej, więcej czasu spędziliście z rodzicami. Wyciągnijcie swoich rodziców na siłownię, udostępnijcie ten film, pokażcie rodzicom, zmotywujcie ich, bo to naprawdę poprawia i relacje z dziećmi. Jeżeli jesteś rodzicem, w każdym człowieku zostaje ten dzieciak, takie jakieś podświadome, te takie dziecinne cechy. I myślę, że na przykład to jest jedna z tych rzeczy, która się tak pobudziła, że na przykład ja chodzę na siłownię się bawić i moja mama poszła ze mną się bawić na tą siłownię. Oczywiście cierpi, tam zęby zaciska, ale się bawi, ze mną się bawi. Ale ciemnia ty. Dobra, słuchajcie, pogoda już nam sprzyja, więc ja mogę teraz wskakiwać w bandaże. Już nie tak dokładnie, ale obwiążę się lekko bandażami i idziemy nagrywać tą reklamówkę. Dajcie znać, co sądzicie. Ja jeszcze nie wiem, jak to wyszło, ale wy to za chwilę zobaczycie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim filmiku. I dzięki za uwagę, widzimy się następnym razem. Pamiętajcie, aktywność, algorytmy. Algorytmy! Widzimy się w czwarteczek, nie? Także peace out, brother. Buziaczki. Dobranoc. Na razie, ale jestem zmęczony, ale pracę trzeba zrobić. Yo! Ugh.